pierwszy dzień wybierania tej ziemi za nami. Myślałem, że uda się całość dzisiaj wybrać, ale trochę koparka zaczęła grzęznąć. Tu zwłaszcza w tym miejscu, gdzie zwykła ziemia jest, bo tutaj, gdzie był budynek, o miarę fajnie wybierała i wywoziła najgorzej. Tutaj w tym miejscu już zaczęła pływać, więc tutaj ten kawałeczek zostanie wybierania na jutro. Plus do tego jeszcze tą górę piasku przerzucimy bliżej, żeby była gdzieś w tym miejscu. Jutro ma też z rana koło 8 przyjechać żwir na czteroośce, jakieś 20 ton, żeby tą drogę z tej strony tutaj całą podsypać. To co on tutaj wykorytował i to co było zasypane resztą tego powiedzmy gruzu, to już bardziej jest w zasadzie nie gruz, tylko był tylko glina z tego wykopu i jakiś no wszystko to co było pod podłogą w tej starej chałupie. Więc tak naprawdę tu jest w większości jest ziemia przemieszana z jakimś gliną, z cegówkami, resztkami jakiejś zaprawy, szlaki trochę jakieś tam było, innych śmieci. Więc jutro właśnie w tym miejscu wykipruje nam ten żwir. No i tu w tą stronę rozciągniemy ten żwirek, żeby ta droga dojazdowa tu w razie czego do jakiejś igruszki czy do jakiegoś transportu, który na budowę będzie przywoził te rzeczy, żeby miał gdzie auta wjeżdżać bez problemu, żeby nie kręcić, nie obracać się. No i tyle w temacie. Dość fajnie to wyszło. Wydawało mi się, że będzie bardziej mokro. Tutaj wody nie ma w ogóle. Na szczęście chyba ta studnia jednak zbiera całą tą wodę z całej tej działki. W miarę systematycznie wypopowywana. Sprawiła właśnie, że cała ta woda właśnie z tej działeczki ładnie spływa do tej studni. Ściągnęło. Teraz zobaczymy w piątek, ma przyjść geodeta, wyznaczyć dokładnie osie tego budynku. Z tego co ja patrzę w projekcie, to tak trochę jakoś to tam to dziwnie jest rozrysowane. Nie do końca to mi się przekłada przynajmniej na to, co tutaj zaznaczam sobie na tej względem tego starego budynku, tych starych fundamentów. No zobaczymy, geodeta to wszystko pokaże dokładnie i będę wiedział. Najgorzej, że te fundamenty po tej starej chałupie są jednak konkretne. Wydawało mi się, że to będzie tylko 20-30 cm tych starych fundamentów, a to się okazało jednak, że one mają no ponad metr, bo tu jest ściągnięte już jakieś 50 cm tej ziemi. I tutaj kopałem dołek wzdłuż. Tutaj idą fundamenty starego domu. No i tu kopałem, żeby zobaczyć, jak głęboko one jeszcze wchodzą. No to te fundamenty dobre jeszcze 50 cm idą w ziemię, czyli one jakby tak, no metr można powiedzieć, że Niemcy te fundamenty na metr głębokości zrobili. I będzie trochę zabawy, jak będziemy to ręcznie kopać w miejscach przecięcia, no bo stary fundament idzie tutaj w tym miejscu, a tu jakoś wychodzi oś budynku, przecięcie będzie jakby tego fundamentu, więc w tych miejscach będzie trochę trzeba się na pewno pomęczyć trochę, jak to będziemy ręcznie kopać. No i chyba tyle, no zobaczymy jak to geodeta właśnie wyznaczy, w których miejscach, bo się okaże, że rzeczywiście stary fundament idealnie nowy fundament idealnie w miejscu starego fundamentu, no to wtedy będzie problem, no bo nie będziesz o tego ręcznie na pewno całego ściany, co jednak tam gdzieś przeciąć w jednym miejscu stary fundament, to tam nie wiem 20-30 minut roboty i jest to rozebrane, bo ta zaprawa tego starego fundamentu, starych kamieni, to się tam niespecjalnie dotrzyma. No ale gorzej jakby trzeba było, to jak ta taśma leży, no to idzie stary fundament. Jakby tu na przykład szła ściana budynku nowego, no to już będzie gorzej, żeby to rozebrać. Wtedy już na pewno trzeba będzie kopareczkę jakąś małą łyżką 40 zamówić, żeby to wykorytować pod ten fundament. W życiu bym się tym ręcznie nie bawił. No i tyle, no głazy konkretne tutaj były. Tu jest w miarę fajna taka glina. Glina już dość fajne to podłoże. Tu się będzie dość fajnie kopać. I to widać, że to jest podłoże jakieś rodzime, że tutaj w tych miejscach, gdzie Niemcy kładli fundamenty, to tylko było chyba wykopane właśnie w tych miejscach, a środek to wszystko inne było chyba delikatnie wykorytowane, tylko podsypane jakąś szlaką czy czymś takim. Głazy konkretne w tych fundamentach, zresztą to widać, taki ze 100-150 kg naskalniaczek będą.
takie głazy. No i tyle, no ta góra no to jest jeden wielki syf, to jest tak naprawdę glina razem z kamieniami, razem z cegówkami, więc to zostanie pewnie z nami na dłuższy czas. Tamta górka to jest górka ziemi, więc to na pewno będzie wykorzystane przy obsypywaniu całego budynku. No gorzej z tym, no zobaczymy, może tam gdzieś trochę tego też wykorzysta przy obsypywaniu dookoła. Nie chciałbym tego za bardzo, co prawda, ładować na działce gdzieś tutaj, ale no może zajdzie taka potrzeba, to trzeba będzie po prostu wywieźć, no zapłacić za transport i wypieprzyć, ale na razie nie przeszkadza. Niech sobie jeździć, jaki będą miały górkę do zjeżdżenia na sankach. No i tyle, no jeszcze jutro jak przyjedzie kopareczka z rana, tutaj to pewnie z godzinę zajmie, żeby to wykorytować, bo już tą ziemię nie będziemy wozili tam, tylko tu na trawnik będzie wszystko zrzucane. Już będzie dużo szybciej, więc godzinka pewnie roboty przy tym. No i plus dodatkowo chciałem jeszcze tu ten placyk wyrównać, ściągnąć całą tą cegówkę, co tu leży, dachówka, cegówka, to wszystko i wysypać tutaj obok tych woreczków ze żwirkiem. Żeby też to miejsce wyrównać tutaj. No i tyle. Na dzisiaj koniec, pakuję sprzęty. Trzeba trochę odpocząć. Jutro z rana. Najgorzej, że jutro ma strasznie sypać śnieg od samego rana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No oczywiście było parę jakichś skarbów w ziemi. Nic jakiegoś wartościowego, jakieś stare garki popróchniałe, jakaś porcelana też porozbijana, a to było ewidentnie, że takie śmietniska półniemieckie, bo było po prostu zakopane na 20 cm pod ziemią. Było to zakopane i takie dość mocno pokruszone i pozrastane ze sobą, zwłaszcza metalowe części pokleiły się. No i dobra, na tyle na dzisiaj. Starczy zabawy z fundamentami. Jutro jeszcze jeden dzień, później geodeta i no i chyba koniec. Zacznę kopać pod te fundamenty. Druty, pręty zbrojeniowe, znaczy się wiązanie i lecimy z tematem i za parę lat chałupa będzie stała. Dobra, jutro pokażę, jak to będzie finalnie wyglądało po jutrzejszym dniu. No i tyle. Dobra, do usłyszenia. Cześć.